Dobrze. Jerzy, mistrzuniu, zaproszę cię na scenę. Wylosujesz sobie przeciwnika. Wyciągnij sobie jeden numerek i przeczytaj go Jerzowi, jeśli byś mógł, Jerzy. Jeden. Andrzy. I biegnie, i poszedł, jak na pożar po prostu. Anżektor. Super. Elegancko. Panowie, piąteczka powinna już być. I teraz Mary pokazujemy. 3, 4. Zacznie Jerzy. Jerzy, tak by Jerzy pokazał. Ja czasami mam panowie problem, żeby rozkminić zasady kamienia, papier, nożyce. Zaczyna Jerzy po temat numer 7. 7 już było. Twój temat to sportowa stylówka. Ejo, sportowa stylówka jest to. Ejo, sportowa stylówka jest to. Czy to motor, czy to inny klub, ma być głośno. Ty czaisz tutaj na sportowo, codziennie wychodzę, mówię siema tym vlogom. Mordo, tu jest Mordor, na sportowo trenujesz płucka, czy jarasz szluga. Codzienna sportowa stylówka, jak dla mnie ktoś tu się nie udał, czy masz szybki bugi, wysokie skary, czy szerokie sztany, czy jesteś najebany, najarany, codziennie spizgany, jakiś kurwa nieudany. Sportowa stylówka to szybko i głośno, ale zawsze pod tęskno, siostro. Co tak stoisz sztywno, ja nie widzę, rusz tym biodrem, czy tam hipem, hip-hopem, czaisz tu z bitem, tutaj obbitem, czy stylem, zawsze wjadę tutaj, to jest sportowe, bo to jest ta gra, z której wychodzę zwycięsko, inaczej nie ma jak. Odpowiada Andrzej, mikrofon podejrzeć. Nie, nowy temat, tylko numer. Pierwszy moment. Temat Andrzego to zaklinacz przekleństw. Kurwa! O, już ci palce rzuca. Dobra. Zaklinacz przestępstw, no to kurwa wiesz. Ty kurwa mamie, przeklinam cię, ej, zaklinam cię. Wychodzisz z tego klubu, a potem o kostkę brukową robisz ubu-dubu. Ubu-dubu robisz o kostkę, no fajnie. Tak jak ja z blowarkiem. Nie upadały kiedyś na mordę, ale wstawałem i byłem od zawsze lepszy ziombel. Ej, w sumie kurwa zajebiście, nawet jakbym upadł mordą na liście, byłbym od ciebie lepszy, bo mogę cię rozpieprzyć. Nie lubię leszczy, dlatego wyjdź ty, ej ty, yo, kurwa mać, trochę do oddechu mi, a w sumie wyjebane, mam to fit. Bo jak wychodzisz na bloki, to mówisz siema i każdy się budzi i mówi zwierzę, ej, wyjdź do domu. Koniec rundy na temat Greatu, zapodaje nowy beat, a panowie mają po pół minuty, żeby się pozabijać. Do your job! Jak wyszedłem na blogi, to każdy się budzi, to pewnie mama tutaj ludzi się ma pewno tutaj gdzieś pół budzi i żadne mi się nie gubi, no ziomek to czujesz czy nie, mam ten flow, rozpieszczalam tę grę, nie muszę sobie zmówić, to wszędzie i tak będę mówić głośniej, szybciej, więcej, generalnie mam na sprawę, panie, do gadania, do wszystko mi weszło, nie tutaj tego złej morteczką, czy to 30 sekund, czy to godzina, naprawdę nie mogę tego wszystkiego porozpijać, jak łączę tego skurwysyna na liniach, to naprawdę jest przejebana, rozpina, no pewnie, mogę zwolnić sobie jeszcze tutaj prędzej, i potem jeszcze dodać tutaj okejkę, wam wszystkim po występie mówię nara i się nawet nie staram. Piotala, zbijam Ewa, yo! Yeah! Ten zmieścił 2 wejścia w jednym! Yo! Nie słychać było go! Eminem? Dobra, to spontan kroki, ale przecież za wysoki. No i w sumie też rzucam to co dnia. Eminem, hej, nie, za krótko ma w spodniach. I za brudno, dobra kurwa już chuj to. Bo to jest mordo, ten rap, który niszczy cię stale. Rozpierdalam cię tu niebywale, kurwa mać koszmarze, ej. Ja pierdolę, przysiłeś mi się w nocy i myślałem, że kurwa zgubię swoje zwłoki. Ale nie, bo sam jestem z zwłokami i tak naprawdę to zaraz będziesz mordo rozjebany. Ale hej, tu nie chcesz zajebać, boki mam rozkminę. Kurwa mać, nie kozilej. Ja pierdolę, dobra i... Kolejna jedna walka, jednej ustnej, wielki hałas!
ale teraz zapytamy się publiki. Czy uważacie, że lepszy był ty? Zaraz będziesz krzyczał z wszystkimi. Czy uważacie, że lepszy był Jerzy? Czy uważacie, że lepszy był Andrzej? Panowie, proszę, przodem do jury. Raz. Wiemy, co robić. 3, 4. I Jerzy melduje się w ćwierćfinale. Ale wielki, przejebany hałas dla Andrzego. Super, zaproszę następnego zawodnika rozstawionego.